Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie. Tak jak chciałem zaprezentować, o, termostat. Tu powinno coś być. Widzicie? Tu to jest na dole. Więc pokażę. O, wszystko luźne. O, tak się rozpadł. Tu wyrwało się taki ten, to miedziane, tu to z góry wyrwało się. No i co? Przestał działać, bo ta klapka trzyma mocno, bo sprężyna ją dociska. I co? Traktor zaczął się grzać. I co? Wywalił uszczelkę. Norma. To jest Zetor 8145. Nie wiem, tu nawet nie pisze. No, stopni 77 stopni. Miał ten otwieranie. No, to jest drugi. Troszkę lepszej firmy miał być, bardzo dobry też, 77 stopni. To nieważne jakiej firmy. Miała być dobra firma. Widzicie co tu się stało? Sprężyna pękła. Ta tu pomiędzy, co to jest u góry. Ta sprężyna pękła i się rozpadł cały termostat. Jak nie urok, to psujący się traktor. I prawdopodobnie znowu mam uszczelkę pod głowicą wywalone. Pół roku on strzymał i sprężyna pękła. Co to robią teraz za badziew niesamowity. Dzisiaj byłem w sklepie samochodowym. Zaniosłem mi ten termostat. Dopasowali mi tu Borgnera. Nie wiem, numer katalogowy. Tu jest numer katalogowy. Termostat. Tylko 87 stopni. To jest od samochodu 2,5 diesel do bus T4 2,5 diesel Volkswagen T4. No to jest taki sam, tylko że tu o, jest taką gumką, on jest uszczelniaczem tu, tak żeby on się lepiej pewnie dogrzał, nie? Tam wszystko obrobione ładnie. 87 stopni i czekaj, gdzie to pisało? Tu Waller Made in Germany. Zobaczymy, czy Germanicy lepiej robią. Tu mówię, taka gumka uszczelnia, czy będzie trzeba dziurkę nawiercić, żeby on się odpowietrzył traktor, bo inaczej będzie słabo. Tu nawet uszczelkę taką specjalną dało. No to ja nie będę niestety montował, bo tam nie pasuje do nas. Do 80 czy do 6. Także tu nagrywam po to, żeby tylko ten tu numer katalogowy. A zobaczymy, jak długo on wytrzymie. Czy to Germany będą lepsze, czy nie? No bo ten tu od wiosny, w marcu założony. To co mamy? Listopad, początek listopada. I się rozsypał. Do krychty już w październiku już przestał działać. On widocznie opadł na dół. O tak, i był otwarty i się traktor już nie dogrzewał. Ale mi się zdaje, że chyba albo był chwilę przymknięty, się przymknął i się nie otworzył, bo mi się zdaje, że chyba już uszczelkę znowu wydmuchnęło. A ten tu mi się zaczął gotować. No i nie zauważyłem za szybko, no i co zrobisz? Przygrzał się i uszczelka do wymiany, bo zaczął dmuchać zaraz po tym, bo to było w orce w zeszłym roku na jesień, tak? Ten tu mi siadł, ale jako długo miałem go założone, nie wiem, może też pół roku, rok, nie pamiętam. Nazwy tu nie ma żadnej na nim, jakiś M15, 77 stopni. Także, dobrze, na razie.